Czy defragmentacja dysków jest obecnie potrzebna? Jak widzicie, dobrze, mamy tu system C na dysku Kingston KC2500 SSD NVMe. I tutaj defragmentacja jest bezsensowna, bo to jest dysk półprzewodnikowy, ale dysk twardy ten już trzeba optymalizować. Czemu wykonamy analizę? Wykonuje się analiza. Zero, czyli nie trzeba go. Ale możemy też przeanalizować dysk SSD. Zobaczcie, nie możemy przeanalizować. Nie da się, nie da się. Niestety. Dlatego ja uważam, widzicie, tu możemy, ale tu już nie możemy. Więc ja uważam, że defragmentacja dysków ma duże znaczenie w przypadku dysków mechanicznych, talerzowych, a w przypadku dysków półprzewodnikowych, czyli SSD, zwykłych i NVMe, czyli na złącze M2, jest bezsensowna, dlatego że to nic nie da, a może uszkodzić dysk. Niestety, takie są prawa fizyki. Coś, co miało ratować dupę w Windowsie, właśnie ją rozwalało starym kopem. Niestety, defragmentator dysków w przypadku dysków SSD jest bezsensowny, bo powoduje tylko uszkodzenia dysków półprzewodnikowych. Jeżeli macie dyski mechaniczne, jak ten dysk twardy WD, to akurat dobrze się składa, że możecie tu przeprowadzać defragmentację i ta defragmentacja zoptymalizuje działanie dysku i poprawi jego wydajność, a przynajmniej w teorii. Więc powiem wam tak, że w Windowsie jest parę takich właśnie technologii, które są crazy, ale czasami mogą pomóc. Na przykład tu na przykład, gdzie mamy dysk. Ja się zapytam, zezwalaj na indeksowanie zawartości plików na tym dysku wraz z ich właściwościami. Jak ktoś napisze w komentarzu, czy to dalej jest aktualne, czy to w ogóle do czegoś służy. Jakie mamy narzędzia w Windowsie? Mamy takie jedynie narzędzia i takie narzędzie i nic więcej. Powiem wam szczerze, jestem zaskoczony, że mimo że mamy tutaj Windows 11, to jest tu w tym Windowsie taka bieda potężna, że mamy tylko jedno narzędzie i drugie narzędzie i nic poza tym. Ja myślałem, że Microsoft stać na więcej, bo ja w Linuxie osobiście mam więcej narzędzi do testowania, sprawdzania dysku, ich ogólnie kondycji, a tutaj jest taka potężna bieda, że aż trzeszczy. Zabezpieczenia. Lipa. Lipa. To nie jest oczywiście mój komputer, to jest komputer mojego brata, ale ja uważam, że powyłączałem mu wszystkie zbędne usługi w Windowsie, jakie tylko mogłem wyłączyć, ale ja się zastanawiam dalej, czy to do czegoś w ogóle służy. Ja po prostu nie będę nic mu tu zmieniał, bo to nie jest moim, co powinienem zrobić. Według mnie największą patologią jest Windows Update. Przeczytajcie sobie ten głupi wyraz. Usługa Windows Update pomaga zmniejszyć poziom emisji dwutlenku węgla. A kurwa, w jaki sposób? Dowiedz się więcej! Klikniemy. Zostaliśmy przekierowani. Windows Update jest teraz. Czekajcie, albo jestem pierdolnięty, a czegoś nie rozumiem. Windows Update jest teraz świadomi emisji dwutlenku węgla. O, przeczytajmy to sobie. Czekajcie, ja nic nie muszę czekać, ja nic nie muszę czytać, dlatego że mam głośniki u brata w komputerze i wiecie, co mogę zrobić? Mogę zrobić to. I mogę zrobić. Poczone w uszy od Windows 11.
Wersja 22H2 Windows Update jest teraz świadome emisji dwutlenku węgla, co ułatwia Twoim urządzeniom ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Gdy urządzenia są podłączone, włączone, połączone z internetem i dostępne są regionalne dane o intensywności emisji dwutlenku węgla, Windows Update będzie planować instalację o określonych porach dnia. W takim przypadku może to spowodować emisję niższej emisji dwutlenku węgla, ponieważ większy odsetek energii elektrycznej pochodzi ze źródeł o niższych emisjach w sieci elektrycznej. Wprowadziliśmy również pewne zmiany w domyślnych ustawieniach zasilania ekranu i uśpienia, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla, gdy komputery są bezczynne. Zawsze możesz pominąć te funkcje i natychmiast zainstalować aktualizację na stronie Windows Update w ustawieniach. Po uruchomieniu funkcji na stronie ustawień Windows Update zostanie wyświetlony komunikat wyświetlany na nic więcej tu nie ma. Strasznie dużo. Czy te informacje były przydatne? Nie. Możesz pomóc w ulepszeniu jakość tych informacji. Dwa. Zbyt... za mało informacji. Jakość tłumaczenia. Dziękuję bardzo. Ale usłyszeliście, o co tu chodzi. Jak dla mnie to jest jeden wielki... Nie powiem co. Nie wiem, na jakiej zasadzie to ma działać, ale to jest... kuku na muniu po prostu. Ale to nie ode mnie zależy. Trzymajcie się i pozdrawiam.